No niestety telefon mi się rozłączył i musiałem przerwać tamto nagranie. Znaczy przerwało się samoistnie. O, tu w pełnej okazałości babeczka. A za parę minut karmik się włączy. O, tu widzę dwie w towarzystwie. I zobacz. O, ruszył właśnie. No, poleciało. Kot dalej, żeby było. No, no, taka proporcja, myślę, że okej. Nie za dużo, chociaż nie mało. Tym razem nie mało. Sypnęło, ale przynajmniej nie będę musiał ręcznie dosypywać. O, przy okazji doleweczka pracuje i już chwilę i przestała. Także ryby się skarmiają. O, babeczki żerują. O, to jest taka ładna. Może zooma bardziej zrobię, żeby być dalej, nie była taka płochliwa. Ona nieraz tak. Niektóre stawiają fajnie te, o tak, ta stawiają płetwy. Takie widać od blasków na tych płetwach troszeczkę jest. Tak czasem to fajnie, niemal jak neonki delikatnie potrafią te odblaski na nich świecić. Nie aż tak mocno, ale o, na dolnej tam widać płetwie takie przyświeca. Także kolorki mają takie ciekawe, jak się przyjrzeć. O, a jak żarcie, to już się potrafią i odganiać nawzajem, i ganiać. Już walka o byt postępuje. O, tu jest taka ładna. Kurde, nie wiem, czy to będzie widać w telefonie. Tak, za tylnym okiem też tak świeci. Taki krótki pasek. O, na dziobie, że tak powiem, na nosie. Też to jest błyszczące. Mają takich kilka fajnych odblaskowych plamek, pasemek. Potrafią ładnie zaświecić. O, tam krewetki i gupiki tu mają wyżerkę. Znowu tam pracuje dolewka. On tak sobie fajnie nieregularnie, znaczy fajnie, no nie ma w tym nic fajnego ani niefajnego, ale tak sobie nieraz pracuje dwa razy po krótko, a nieraz dłużej popracuje i doleje tak śmiesznie. Ale generalnie ważne, że nie zawodzi. Przez te parę miesięcy nabrałem zaufania, mogę powiedzieć, do niej na tyle, że nie będę mógł obawiać się w razie opuszczenia miejsca zamieszkania na dłuższy czas i można będzie na niej polegać jednak. Na początku miała jakieś dziwne zachowania. Nie wiem, z czego to wynikało. Może falowanie wody było za mocno. Ja wtedy filtr też mocniej miałem włączony. Ale teraz to tak wszystko się uspokoiło i pracuje fajnie. Tu następny liść, jak widać, się rozwija. Ciekawe, czy też pójdzie tak do góry. Na razie w trąbkę zwinięty, przygotowany do wzrostu. Czy pójdzie za tym do góry, czy tylko rozwinie się tak jak tamte pozostałe. Ciekawe.
Ta kępka mi się zaczyna podobać. Zagęszczam ją, zagęszczam i fajnie to zaczyna wyglądać. I tu jeszcze trzeba coś zrobić z tymi trawkami i z tym czymś obok, zapomniałem jak to się nazywa, to oto to zielone. Bo tak się zlewają ze sobą za bardzo i słabo to wyeksponowane jest. No dobra, to taka mała dogrywka, bo nagrywanie się przerwało. Ja nie będę tego łączył, tylko wrzucę to jako osobny jeden filmik zaraz po drugim. A jeszcze tak może od spodu, nie wiem, czy to będzie widać, taką mgiełkę widać na powierzchni. Lekką, ale to skimmer system zaraz o w pół do jest ustawiony też chyba zaraz po karmieniu, żeby szybciej tam sobie z tym lustrem wody radził. To też sobie z tym porządek zrobi. O, teraz widać takie mgiełka przy powierzchni. Zainteresowana, uciekła tam. No szkoda, że ten zoom, o, największy to jest mało ostrzący. No, ciężko uchwycić, w tym utrzymać, w tym kadrze wtedy. Ale widać, że o, taki ma. Pod płetwami piersiowymi też taki błękitnawo, lekko świecącą plamkę. Słabo to może widać, ale zależy pod kątem do światła, jak się ustawi to. Bardzo ładny widok. Dobra, dajmy im w spokoju pożerować, żeby się tak nie stresowały. Godzina 19, to czas na dobranockę. O. Kurde, dwa drinki i tak by mnie zmęczyły. To do następnego. Pozdrawiam.